Dzień dobry, to jest program Sport Tokera. Witają Państwa. Tomasz Pietrzykowski. I Jakub Szymański. Tomaszu, być może po raz ostatni w tym roku Sport Tokera zaczynamy od piłki nożnej, no bo oficjalnie zakończyły nam się zmagania tegoroczne w ramach Ekstraklasy, pierwszej ligi, także w ramach Pucharu Polski. No i zaczynamy od tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Od najlepszej częstochowskiej drużyny, czyli od Rakowa Częstochowa. No i można powiedzieć po tych dwóch ostatnich meczach tak. Królowie jesieni są znani. Raków pewnie wygrywa dwa ostatnie spotkania, dwa wyjazdowe mecze, więc to na pewno nie było łatwe wyzwanie, zwłaszcza ten mecz w Pucharze Polski, gdzie Raków musiał się mierzyć z Pogonią Szczecin, a wielokrotnie o tym wspominaliśmy, że Puchar rządzi się swoimi prawami i to jest jeden mecz, nigdy nie wiadomo jak się skończy, zwycięzca bierze wszystko. No, zwłaszcza na tak newralgicznym terenie jak Stadion Szczeciński. No cóż, o tym meczu można powiedzieć, no krótko, no awans po strzelonej bramce, no nie musiał się tyle napracować Raków, co napracowała się dzień wcześniej Lechia Gdańsk w konfrontacji z Legią Warszawa, która dopiero w rzutach karnych rozstrzygnęła to, że to właśnie warszawski zespół awansował do dalszej gier Pucharu Polski. No Raków w 90 minutach, czyli w tym podstawowym czasie gry, rozstrzygnął temat, wygrał to 1-0. I pewnie myślę, że nad tym można jakby przejść do porządku dziennego, no bo tak naprawdę tutaj nie chodziło ani o fajerwerki, ani nie chodziło tutaj o... Nie był to wybitny mecz, po prostu powiedzmy sobie szczerze. Ale, no, no, ale to myślę, że nawet nie chodziło o to, żeby był wybitny, żeby zrobić jakieś wrażenie. Po prostu piłkarze Rakowa byli po wysokim zwycięstwie, ale jeszcze przed dzień kolejnego ligowego spotkania, gdzieś po środku między tymi dwoma meczami zagrali właśnie mecz pucharowy. I tutaj jakby celem numer jeden był cóż, no wywalczyć awans. To Raków zrobił, a czy ten styl był gorszy, lepszy? No pewnie można by to było rozbierać na części pierwszej, dyskutować nad poszczególnymi zagraniami poszczególnych zawodników, ale to jest moim zdaniem już akademicka dyskusja, może dyskusja dla szkoleniowców, czy powiedzmy materiał do jakiejś kolejnej analizy dla Marka Papszuna i pewnie kolejnej udanej, no bo następny mecz pokazał ligowy, że też jest wygrany, tak, więc dla nas odbiorców czy sympatyków częstochowskiego klubu zaliczony mecz, wywalczony awans, czyli dalej gramy o obronę Pucharu Polski, to się w tym momencie tylko i wyłącznie liczy. Tak jest, jesteśmy już w 1/4 Pucharu Polski. Te rozgrywki wznawiają się na wiosnę. Z kim będziemy grali, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast no, przekrój potencjalnych rywali jest przeogromny, bo może to być zarówno Legia Warszawa, jak i drugoligowiec, także no, dużo tutaj zależy od losowania. Zresztą też troszkę o tym mówił trener Papszun po meczu z Pogonią Szczecin, że Raków tak naprawdę wylosował chyba najgorzej, jak się dało, bo nie dość, że bardzo dobry rywal w postaci Pogoni, no to jeszcze na terenie przeciwnika, bo wiemy, że jeśli gramy z drużyną, która jest niżej rozstawiona, jeśli chodzi o klasę rozgrywkową, to automatycznie gramy na wyjeździe. Natomiast w momencie, kiedy gramy z drużyną z tej samej półki, no to możemy grać zarówno u siebie, jak i na wyjeździe, to los decyduje. No i tutaj wypadło tak, że musieliśmy jechać do Szczecina, to jeszcze daleka podróż dochodzi do tego, więc wszystkie bonusy na jednym talerzu, można powiedzieć. Natomiast tak jak powiedziałeś, liczy się końcowy wynik, ten wygląda 1-0 dla Rakowa po bramce Iwiego Lopeza z rzutu wolnego. Gramy dalej i super, natomiast Raków nie spoczął na laurach. Ostatni mecz ostatni mecz w tym roku to starcie w Lubinie z Zagłębiem. No i tam też trener Papszun był pytany na konferencji pomeczowej, czy on próbował wzbudzić tak wśród zawodników taką dodatkową motywację, mówiąc im, że to właśnie tutaj w Lubinie w zeszłym sezonie przegrali tytuł mistrza Polski. On mówił, że on sam nie, natomiast no, jeden z zawodników próbował tak wzniecić nieco jeszcze dodatkowo płomień tego zaangażowania wśród zawodników Rakowa. No i skutecznie
też nie wzniecił ten płomień, no bo ta pierwsza połowa w wykonaniu Rakowa, można powiedzieć, książkowa. Dwie bramki, można było dołożyć jeszcze co najmniej jednego gola, bo tam Piasecki miał idealną sytuację, z bliska nie trafił do bramki. Druga połowa troszkę słabsza, Zagłębie zdobywa bramkę kontaktową po rzucie karnym. Natomiast myślę, że najważniejsze podsumowanie tego spotkania i tych ostatnich 17 meczów w lidze jest takie, że Raków ma obecnie 41 punktów i aż 9 przewagi nad drugą w tabeli Legią Warszawa. I oczywiście nikt tu nie mówi, że sprawa Mistrzostwa Polski jest rozstrzygnięta, bo nikt aż tak odważny nie jest, wszak wciąż mamy całą jedną rundę do rozegrania. Natomiast no, trener Papszun chyba nie odepchnie już od siebie i od swoich zawodników tego, że Raków musi być postrzegany jako główny faworyt do mistrzostwa. Znaczy, no, na pewno jest postrzegany jako faworyt i na pewno i zarząd klubu, i szkoleniowiec, i piłkarze chcą tego tytułu mistrza Polski, bo to jest jedyna rzecz, której nie mają w kolekcji. Mają w kolekcji dwa puchary Polski wywalczone sezon po sezonie. Cały czas stoją przed szansą zdobycia trzeci raz z rzędu tego trofeum i jeśli będą grać tak jak grają, to obojętnie czy na drodze stanie im zespół z Kalisza czy zespół z Warszawy, to rozstrzygnięcie może być na ich korzyść, bo są w dobrej formie, o ile utrzymają to po krótkiej przerwie, bo teraz trochę urlopu, o czym mówił trener Marek Papszun, czy będzie czekało zawodników, a potem będzie czekało ich pewnie już ten czas przygotowania do wznowienia rozgrywek pod koniec stycznia 2023 roku. W międzyczasie gdzieś tam będą święta, gdzieś tam będzie nowy rok, tak, ale będzie myślenie o tym, co ma być wiosną. Raków świetnie rozegrał całą tą pierwszą część rozgrywek. Wypracował sobie bezpieczną przewagę, no bo 9 punktów to jest nad Legią, a 12 punktów to już jest nad trzecim zespołem. Dokładnie tak. To jest efekt taki, że no, Raków musiałby przegrać 4 mecze z rzędu, żeby ten trzeci zespół się zrównał, a najmniej 3 mecze z rzędu, żeby to Legia się zrównała punktami. No to już jest, może nie jest to jeszcze rzecz, to się nie da zrobić, bo o tym Marek Papszun też mówił, że też mieliśmy przewagę i w poprzednim roku, a skończyło się wicemistrzostwem, a nie mistrzostwem. No ale myślę, że w tym roku cel jest numer jeden. Oczywiście wszyscy ostrożnie do tego podchodzą i po to będą te przygotowania pomiędzy tą częścią rozgrywek, a kolejną, która, tak jak powiedziałem, pod koniec stycznia przyszłego roku się zacznie, żeby tym razem już tej przewagi nie stracić, żeby tym razem już konsekwentnie dążyć do tego, żeby wywalczyć tytuł mistrza Polski, czy bardziej efektownie, czy mniej efektownie, to już druga sprawa, natomiast na pewno skutecznie, i o tym wszyscy myślą w zespole Rakowa, bo tej korony brakuje, a ta korona otwiera możliwości spróbowania przynajmniej zagrania o Ligę Mistrzów, a to jest coś, co jest niesamowitym prestiżem dla klubu, który jeszcze całkiem niedawno gdzieś tam był sobie w drugiej lidze, tak? A dzisiaj spokojnie zasiada na pierwszym miejscu i jest liderem po jesieni, jest mistrzem jesieni, oby był także mistrzem, kiedy się będą kończyć tegoroczne rozgrywki. Wciąż jest także szansa na podwójną koronę, co byłoby takim unikatowym osiągnięciem tak naprawdę, bo to rzadko w ogóle się zdarza, czy w polskiej, czy w ogóle w europejskiej piłce. Ty mówiłeś o tych 3 czy 4 porażkach z rzędu. No, szanowni Państwo, Raków ostatni raz przegrał 3 września. To był mecz w Krakowie z Krakowią. Od tego czasu 11 spotkań bez porażki, z czego 10 zwycięstw. Także Raków na ten moment niczym walec przetacza się przez kolejnych przeciwników. I no, taki scenariusz 3-4 porażek z rzędu oczywiście nie można wykluczyć, ale on w tym momencie jawi się naprawdę jako jakieś takie głębokie fantazy, więc miejmy nadzieję, że ta drużyna
utrzyma formę, utrzyma skład, być może uda się jeszcze jakieś wzmocnienia pozyskać w trakcie tego zimowego okienka transferowego. Słyszymy, że już drużyna myśli o wzmocnieniach, czy też utrzymaniu kadry na sezon następny, przedłużony kontrakt z Gutkowskisem, plany wykupienia Stratosa z Farnasa, Greg jest w tym momencie na wypożyczeniu z AEK Ateny. No także, że zespół się szykuje się na puchary, tak jak Tomek powiedział, na boiska wracamy w ostatni weekend stycznia. No i chyba taka tylko, nie chcę powiedzieć, negatywna informacja, bo ciężko mówić tutaj o jakichś takich negatywnych odczuciach. Natomiast troszkę szkoda, że Patrykowi Kunowi nie udało się złapać do tej 26-osobowej kadry Michniewicza. Wiemy, że inni byli faworytami, raczej powołanie Patryka byłoby swoistą niespodzianką. Natomiast no to byłaby chyba taka piękna historia, bo Patryk do drużyny dołączył kilka sezonów temu, kiedy Raków jeszcze grał w pierwszej lidze, dużo z tym zespołem przeszedł, sam niesamowicie się wzmocnił piłkarsko. No i to mogłaby być taka historia jak z amerykańskiego filmu, że from zero to hero, tak naprawdę. No bo jeśli patrzymy na Patryka Kuna, to nie jest oczywisty reprezentant. Decyzję podjął trener kadry. Pewnie, że dla zawodnika Rakowa byłoby to coś wyjątkowego, zagrać na Mistrzostwach Świata i do tego jeszcze w tak odległym Katarze, w tak dziwnej porze roku, przynajmniej dla nas, jak w tym roku będą się odbywać Mistrzostwa Świata. W tak pięknym hotelu pomieszkać, bo to też pokazywano. Ale widocznie taka decyzja była Czesława Michniewicza, może trzeba jeszcze chwilkę poczekać na to, żeby tej prezentacji się gdzieś tam zagościć na dłużej, albo żeby nie był to mecz, nie wiem, towarzyski, tylko żeby były to rozgrywki o coś. No pewnie trenera Michniewicza będziemy rozliczać, obyśmy go rozliczali, nie mówię o nas nawet, ale mówię o fachowcach, aby go rozliczali pozytywnie niż negatywnie, bo chcielibyśmy przeżyć na pewno jako kibice, nawet może jako kibica, ale myślę, że jako naród coś więcej niż mecz otwarcia, mecz ostatniej szansy i mecz o honor, tego byśmy sobie życzyli na tej imprezie. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to nie będzie tylko trzy grupowe mecze, tylko że trochę dłużej sobie pogramy i tego sobie życzmy. No, minus na pewno taki, że nie obejdzie się tego meczu na dworze, tak jak wszyscy byli przyzwyczajeni gdzieś tam wspólnie, trzeba będzie skorzystać ewentualnie z pomieszczeń zamkniętych, tak? Bo to już będzie za zimno, żeby pójść do ogródka, jak to się ładnie mówi, i tam sobie wspólnie kibicować, no, albo w domu. O ile będzie węgiel, to będzie ciepło. Ale wiesz, z drugiej strony w czerwcu to zawsze są inne takie rozrywki. Nie wiem, można iść na rower, na rolki, a tak to człowiek siedzi przed telewizorem. A co zrobić w listopadzie? No nic, tylko usiąść z kubkiem gorącej kawy. Można do tego tak podejść. No, nie wiem, czy wszyscy będą mieli akurat kawę i akurat czy to będzie ciepłe. No ale fakt, to można, bo wtedy tak, no można też tak jakoś wśród mniejszym gronie znajomych. Może to nawet lepsze, bo to mniej ludzi, to znowuż mniej okazji, żeby się czymś zarazić. To też no, zawsze można poszukać plusów. No ty jesteś biegły w tematach covidowych. Tak, także zawsze można poszukać plusów tego wszystkiego. A jakie plusy znajdujemy w ostatnim spotkaniu z Kryczem Stachowa? No bo wreszcie przełamana ta niekorzystna seria porażek, ostatecznie remis z Ruchem Chorzów 1-1 na zakończenie tej rundy jesiennej. Cieszymy się z remisu, czy jednak czujemy mały niedosyt, no bo rzut karny tak naprawdę w doliczonym czasie gry, a była szansa na zwycięstwo w tym spotkaniu? No cóż, no to jest taki jest los. Gdzieś tam w ferworze walki ktoś popełnił błąd. No i po tym błędzie sędzia podyktował rzut karny. Szkoda, bo karnego łatwo obronić nie jest, chociaż to się zdarza, no ale nie zawsze i nie za często, żeby tej jedenastki nie udało się wykonać. Są tacy, którzy przestrzelą, są tacy, którzy strzelą w światło bramki, ale bramkarzy broni, tu się to nie udało. Szkoda, bo na pewno zwycięstwo było bardzo blisko, natomiast na pewno jest i tak lepiej niż do tej pory, bo tutaj jest strzelona bramka, bo tutaj jednak jest punkt. No można powiedzieć, no przegraliśmy, ale przegraliśmy trochę
Zremisowaliśmy, przepraszam, bo nie o to mi chodziło. Zremisowaliśmy, straciliśmy ten punkt, o to mi chodziło, tak. Ale te punkty, dwa punkty, nie zdobyliśmy zwycięstwa, no ale, ale to już taki pech był troszeczkę, to już była taka loteria, no bo coś tam się wydarzyło, podyktowany rzut karny, no tutaj już ten wpływ w pewnym momencie się skończył, tak, to nie było to z gry, nie była to strata w ostatnim momencie jakiejś głupiej bramki, no szkoda oczywiście tego, ale na pewno fakt, że są punkty, fakt, że nie jest porażka, fakt, że to jest pożegnanie z Bełchatowem, miejmy nadzieję, bo że wszystko tak to będzie, że już wiosną czy tam w rundzie rewanżowej to będą mecze lorentańskie i bardzo dobrze to się kończy jakimś takim małym plusikiem, bo teraz ten zespół może sobie odpocząć, ten zespół może się zregenerować, może się przygotować, no i miejmy nadzieję, że już u siebie, na własnym boisku, naprawdę na własnym boisku, kiedy będzie własna szatnia, własna murawa, to też będzie inaczej, ta wiosna będzie trochę bardziej szczęśliwa, bo widocznie ten zespół gdzieś tam przytłoczył już te ciągłe wyjazdy, ten brak tego swojego domu, no i to się przełożyło na porażki, a jedna za drugą tylko potęgowały takie jakby no złe samopoczucie, bo to już nawet nie chodzi, bo tam piłkarsko no, jakiś swój poziom prezentują ci zawodnicy, może on nie starczyłby na ekstraklasę, no ale właśnie psychika też powoduje, że może nawet tego, co potrafią, nie byli w stanie już tak dobrze zaprezentować. No, zespół udowodnił sobie, że jest w stanie walczyć i prawie wygrać no, z najlepszymi w tej lidze, bo Ruch Chorzów w tym momencie na miejscu numer 3 i Ruch Chorzów cały czas w walce o awans do ekstraklasy. Skra zimować będzie na miejscu przedostatnim z 15 punktami. No, gdyby się udało wygrać to spotkanie, to udałoby się też wyskoczyć z tej strefy spadkowej, ale pomalutku, małe kroczki. To wciąż nie jest tak, że Skra traci jakoś bardzo dużo punktów do tych bezpiecznych miejsc, no bo tak naprawdę trzy zespoły mają po 15 oczek, następny ma tych punktów 17, więc jedno, dwa zwycięstwa i tutaj wszystko może się odwrócić. I tak jak Tomek mówi, liczymy, że na wiosnę już przy Lorecie o te punkty Skrze po prostu będzie łatwiej, no i że suma summarum nie będziemy musieli przełknąć gorzkiej pigułki spadku do drugiej ligi. Tyle w temacie piłki nożnej. Teraz na szybko przechodzimy do żużla. Kończy się karuzela transferowa w PGE Ekstralidze. No i właściwie na koniec ta informacja, na którą no, właściwie czekali wszyscy, większość się spodziewała, czyli Maksym Drabik będzie w 2023 roku przywdziewał plastron włókniarza. No, spełniło się to, o czym się już mówiło od dawien dawna, a po tym jak Motor Lublin swój skład ogłosił i ogłosił, podając nazwiska czy Jacka Holdera, czy Fredryka Lindgrena, czy Bartosza Zmarzlika, no to było pewne, że tam roszady będą. W innych klubach też już praktycznie wszystko było poukładane, więc tutaj po prostu była to tylko kwestia potwierdzenia się tych informacji. A prezes do końca czekał na to, żeby poinformować. Nawet w sobotę jeszcze późnym wieczorem nie chciał jakby tego potwierdzać na zasadzie, że już jutro czy pojutrze zostanie to ogłoszone, chociaż no, to było praktycznie pewne, że Maks Drabik trafi do Częstochowy. To było jakieś tam przynajmniej no, marzenie, może jakiś tam plan prezesa Święcika, który od dawien dawna chciał, żeby ten zawodnik wrócił do Częstochowy, skąd się wywodzi, żeby tutaj wreszcie prezentował barwy ligowej drużyny. To mu się udało, chciał bardzo walecznego, mieszkającego blisko bo w Rybniku Mikaela Mikkelsena i te swoje marzenia prezes Święcik spełnił, w cudzysłowie swoje marzenia, no bo to jest budowanie drużyny na przyszły rok. Bardzo dobrze, no tam jeszcze trochę zawodników zostało, jeśli dobrze pamiętam, to chyba 40 we wszystkich ligach jeszcze do tej pory kontrakty nie podpisało, więc pewnie będziemy mieli w momencie, kiedy nagrywamy, to już pewnie wysyp tak zwanych kontraktów, jeśli nie ostatecznych, bo takie się jeszcze mogą zdarzyć, to tak zwanych warszawskich, tak, które, więc możemy się, nie wiem, może się na przykład, możemy się na przykład dzisiaj spodziewać, być może tak, nie mówię, ale na przykład, że znowu naszym zawodnikiem na chwilę zostanie Rune Holta, tak, na przykład, który nie podpisał jeszcze kontraktu,
Jego poprzedni zespół awansował do pierwszej ligi i on chyba w pierwszej lidze ani się nie widział, ani może, a na pewno nie widzieli go działacze z drużyny z Poznania, więc jest swobodny, jest zaprzyjaźniony z Częstochową. Matej Żagar, którego też na razie nikt nie chciał i też których czeka, a to tak czasem bywa, że mówię o tym dlatego, że dwóch zawodników nie mówi o innych, a mówi o tych, bo oni byli związani z Częstochową, tak, dość długie lata. A w zeszłym roku Rune Holta sobie spokojnie czekał i wyszedł na tym bardzo dobrze, więc może teraz dwóch byłych zawodników Włókniarza na przykład już podpisuje warszawskie kontrakty, bo tego nie wiemy, bo nie siedzimy akurat przed komputerem, ani nigdzie nie dzwonimy i będziemy mieć ich przez chwilę, a oni potem zrobią dobry interes na wypożyczeniu do innego klubu. Najprawdopodobniej na kiedy Państwo będziecie oglądać ten odcinek, to Wy już będziecie wszystko wiedzieć. Będzie pewne, my tak. W tym momencie jeszcze tej wiedzy nie mamy, także tutaj zawsze jest to słowo być może dokładnie tak, ale jeszcze na sekundkę przy Maksie Drabiku chciałem się zatrzymać. Powiedz mi, jakiego przyjęcia Ty oczekujesz od kibiców? Bo wiemy, że kiedyś Max, kiedy jeszcze rywalizował w barwach innych drużyn, był wiwatowany na stadionie Włókniarza. Przyjmowano go prawie jak swojego. Potem te relacje troszkę się popsuły, przynajmniej odniosłem takie wrażenie. Wiemy, że też całe zamieszanie ze Sławomirem Drabikiem, wiemy jaka postać to jest dla częstochowskiego żużla. Także czego ty się spodziewasz w pierwsze kwietniowe weekendy przyszłego znaczy, roku? Jakby to jest kwestia wejścia danego zawodnika w zespół. Jak on się wkomponuje? I potem zaczyna się ta ocena, no bo mówmy się, no nikt sobie chyba nie wyobrażał na przykład kilka lat temu, że w drużynie z Częstochowy może startować Adrian Miedziński. Zdarzało mu się tutaj mieć kolizję z zawodnikami i raczej nie był zbyt popularny i raczej no, ta przyśpiewka, kto nie skacze ten z Torunia, to nie jest żadna nowość, nie tylko w Częstochowie. No a potem niektórzy krzyczeli Miedziniuniuś, bo tak krzyczeli, jak Adrian Miedziński zdobywał punkty, więc jest to trudne do powiedzenia. Muszę pamiętać o tym, że Fredrik Lindgren, który jeszcze chwilę temu był zawodnikiem Włókniarza i zdobywał brązowy medal, no teraz nie wiem, jak dostanie na przykład przywitany, ja nie mówię, że on odszedł, bo być może część kibiców nawet była za tym, żeby odszedł, albo większa część, nie robiłem takich badań, żeby jednak zmienił barwy klubowe, bo te jego występy dalekie były od tych, które miał kilka lat temu. No ale znowuż powiedział w wywiadzie, już po przejściu do Motoru Lublin, że poszedł do lepszej, do bardziej profesjonalnej, lepiej zorganizowanej drużyny. Być może ktoś te słowa mu zapamięta i nie wiem, jak go przywita trybuny, chociaż kilka lat jeździł były takie momenty, kiedy był po prostu faktycznie fast Freddy, nie był nie do pokonania, był w kosmicznej formie. A to, że Max Drabik, czy niektórzy kibice być może, nie wiem, podejdą negatywnie, bo będzie im się to kojarzyć z tym, że skoro jest Max Drabik, nie ma Sławka Drabika, ale myślę, że całością będzie jego wejście w drużynę, będzie jego postawa na torze i dzisiaj to trudno wyrokować. Ja myślę, że dzisiaj większy problem to będzie taki, jak powrócą Rosjanie z polskimi paszportami, albo jak kolejny Rosjanin dostanie polski paszport, tak? I to będzie, myślę, że większa dyskusja w żużlu i myślę, że to będzie więcej emocji, no i podejrzewam, że negatywnych, niż to pojawienie się Maxa Drabika w Częstochowie. To będzie większy problem wszystkich żużlowych klubów, kiedy tam Rosjanie się pojawią, bo opinie są różne. Opinie są takie, że ten paszport to jest taki po prostu papierek, który jest przepustką do jazdy, a niekoniecznie ci, którzy go posiadają, się z nim identyfikują, więc to może być znacznie większy problem. No jest to pewnie fortel taki, który ma umożliwić jazdę właśnie w PGE Ekstralidze w 2023 roku. Zostawiamy żużel, Tomku, teraz na szybko przejdźmy do siatkówki. O paniach nie rozmawiamy, częstochowianka wciąż nie gra. Jakie będą losy tego klubu? Mam nadzieję, że coś więcej za tydzień będziemy wiedzieć i będziemy mogli Państwu coś więcej powiedzieć. Natomiast chciałem o pierwszej lidze mężczyzn Norwid Częstochowa, ale zacznijmy nie od wyników, a od tego, co się stało już ładnych paręnaście dni temu.
Trener Piotr Gruszka, bo słyszeliśmy wielokrotnie, że trener jest bezpieczny, że jest wola pracy z trenerem, natomiast no, 26 października pojawia się taki dość suchy komunikat klubu Norwid, że kontrakt z trenerem Gruszką został rozwiązany, klub dziękuje trenerowi, no ale tak naprawdę tylko i wyłącznie tyle. Czy ty wiesz może coś więcej, dlaczego trener Gruszka musiał odejść, albo nie wiem, może chciał odejść, no bo ten początek sezonu może nie był wybitny, ale no na pewno lepszy niż sezon poprzedni, więc jakiś tam progres na pewno było widać. Nie wiem, no być może, znaczy pewnie zapytany, czy prezes klubu, czy dyrektor sportowy by odpowiedzieli, że no cóż, te wyniki nie były takie jednak, jakby tego oczekiwano, albo zbyt późno przychodziły te zwycięstwa, albo ta statystyka kogoś zdaniem winna być inna. To pewnie oficjalnie, no, a nie oficjalnie, no cóż, no. Może się zmieniła koncepcja na przykład. Może Piotr Gruszka z jakiegoś tam powodu nie pasował do tej całej układanki. I ja nie mówię, że to prawda, ale być może tak było. Na pewno był rozpoznawalną twarzą i o tym świadczy fakt, że autokar, którym zawodnicy Norwida jeździli na mecze, miał podobiznę Piotra Gruszki na przyklejoną, a nie kogokolwiek innego zawodnika, no bo to jest rozpoznawalna postać. Z tego powodu pewnie ktoś może i na jakieś pieniążki wyłożył na klub. No, to jest osoba, która jest medialnie rozpoznawana, ale nie wiem, być może okazało się jednak, że mimo tych zapewnień posezonowych, o których wspomniałeś, gdzie Radosław Pana u nas mówił też wielokrotnie, że trenera nikt nie zamierza zmieniać. No nie zmienił, ale po rozpoczęciu sezonu, po kilku kolejkach jednak go zmienił. Pewnie odpowiedź będzie taka, że to są sprawy sportowe, znaczy to tylko sprawy sportowe. Trudno powiedzieć, można powiedzieć sobie tak, no oby Norwid grał dobrze i z większym powodzeniem niż w poprzednim sezonie. Znaczy no na razie efekt nowej miotły działa, Norwid wygrywa 3-0 z SMS-em PZPS Spała i to może nie być aż tak wielki rezultat, biorąc pod uwagę to, że to są jednak młodzi zawodnicy, reprezentanci Spały. Natomiast już fakt pokonania w tiebreaku lidera z Będzina to już jest duży wynik. Norwid przegrywał 1-2, potem po secie granym na przewagi doprowadził do wyrównania 2-2, ostatecznie wygrał w tiebreaku i tym samym ma obecnie 17 punktów, zajmuje 6 miejsce w tabeli, a w najbliższą sobotę czeka go kolejne trudne starcie, tym razem wyjazdowe. Jedziemy do Bydgoszczy na starcie z tamtejszą Wisłą. Wisła w tym momencie na miejscu numer 4 w tabeli, także na pewno będzie bardzo trudno. A na koniec koszykówka. Chwilę o koszykówce nie rozmawialiśmy w Sport Talkerze, więc zróbmy teraz takie bardziej zbiorcze podsumowanie. O, widzę, że to gubimy z długopisy. Gubimy długopisy z wrażenia. No, mam nadzieję, że to nie po tym wyniku AZS-u z drużyną z Katowic. Spojrzałem na ten wynik. Powiem tak, że akurat a propos tego meczu, byłem chwilę na tym meczu, to znaczy byłem na rozgrzewce i potem wyszedłem. No i nie żałuję, że wyszedłem. Wróciłeś i myślałeś, że dalej rozgrzewka? Nie, już nie wróciłem, byłem. Obserwowałem wcześniejsze mecze i z tego też, a tutaj widzę, że mikrofony z wrażenia spadają. To chyba wszystko ma swoje. Chyba znak, że trzeba już kończyć. Natomiast 37-114, taki był wynik. No, tu jest niestety to, o czym rozmawiałem z Tomkiem Nogalskim, bo rozmawialiśmy akurat po meczu derbowym, a wcześniej był mecz z ekipą z Rzeszowa i te dwa mecze się różniły, jeśli można o nich powiedzieć, tym, że pierwszy mecz z Rzeszowem na własnym parkiecie to rozpoczął się od bardzo dobrych dwóch kwart dla koszykarzy AZS-u, bo połowa meczu kończyła się minimalnym prowadzeniem z Rzeszowa. No i ten mecz tutaj oglądałem, natomiast no, trzecia kwarta zaczęła się tak, że mimo że nie jestem szkoleniowcem, to wiedziałem, że to się chyba raczej dobrze nie skończy, bo rzeszowianie zaczęli odjeżdżać. Natomiast znowuż
w meczu ze Iskrą Częstochowa. Pierwsza połowa była słaba, druga połowa była bardzo dobra, ale na przykład w tym meczu zespół AZS-u Częstochowa, bo obydwa zespoły są z Częstochowy, nie rzucił 10 rzutów osobistych. No to świadczy, co rozmawiałem też z Tomkiem Nogalskim, trochę o głowie. No bo tutaj jednak to jest ćwiczone przez zawodników od najmłodszych lat, rzucanie do kosza, tak, rzut osobisty. No przy wyniku 86-76, łatwo sobie to policzyć, no to byłaby najmniej dogrywka, mając remis w spotkaniu, to 10 punktów, a wiadomo, że jak się rzuca, no to potem za tym może pójść następny dobry rzut. Nie ma po prostu, o czym trener mówi, w każdym meczu pełnego składu. Albo ktoś jest kontuzjowany, albo ktoś wylatuje z powodu dyskwalifikacji. No i takie są tego efekty, a zespół, no cóż, jest zespołem młodym, zespół rywali z Iskry Częstochowy, czy drugi zespół, no troszeczkę może mu się lepiej kalendarz układał do tej pory, no ale też, no tutaj patrząc, podglądając tą kartkę z wynikami, którą masz, no to też, no widać, że jednak w starciu z zespołem z Rzeszowa, który jest jednym z kandydatów do awansu i tam konkretne pieniądze na ten klub poszły, no już nie było tutaj aż tak różowo, nie było też różowo starciu z zespołem Przemyśl, nawet na własnym parkiecie, tak? No, wprawdzie to AZS Częstochowa pobił rekord, bo zrobił tylko 37 punktów, ale to nie przeszkodziło. 59 do 105, no, to też kluby nie przynosi. Też nie przynosi poniżej, powyżej setki rywale, więc no to jakby troszeczkę pokazuje to, że no jeden zespół w jednym mieście koszykówki, myślę, żeby zupełnie wystarczył. Są dwa, no życzymy wszystkim zwycięstw. Idei nie rozumiem. Są dwa na ten moment, jeden na miejscu przedostatnim, to jest AZS, 9 punktów w 8 spotkaniach. Iskra na ten moment na miejscu numer 6, tych oczek 14. W najbliższej kolejce AZS u siebie podejmuje GKS Tychy, drugą drużynę tego zespołu. Natomiast Iskra, nie chcę powiedzieć, że skazana na pożarcie, ale będzie miała okazję się sprawdzić z drużyną Mickiewicza Katowice. 37 do 114, taki był rezultat, tak. Czyli 77 punktów różnicy. Życzę oczywiście powodzenia Iskrze. Natomiast no, widząc, jak to wygląda w rozgrywkach drugiej ligi grupy C, raczej zwycięstwa nie ma co oczekiwać. Raczej tutaj będzie walka o to, żeby honorowo przegrać. Dokładnie, niestety, dokładnie tak. Przykre, ale prawdziwe. Przykre, ale prawdziwe. Ale jak pójdzie naszym drużynom, o tym Państwu oczywiście powiemy za tydzień. No, miejmy nadzieję, że AZS powalczy o drugie zwycięstwo, bo zespół GKS tych nie wygląda, przynajmniej po statystyce, na dominatora tej grupy C drugiej ligi, więc może tutaj będzie szansa powalczyć. Może tutaj nie będzie tylko jedna połówka dobra, tylko może już cały mecz będzie w miarę równy i drugie zwycięstwo będą mieli. I tego się trzymajmy, Szanowni Państwo, za dziś pięknie dziękujemy. To był program Sport Talker. Do zobaczenia za tydzień.